Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy się z Wami w kolejnym dniu Vlogmasa. Za chwilę postaram się podłączyć mikrofon pod telefon, żeby było nas lepiej słychać. Połowa drogi za nami. Na wysokości czego jesteśmy? Zaraz Wam powiem. Tylko podejrzę na ściągawce. Jesteśmy... Ziomie Konina, to ja myślałam, że my już jesteśmy za Toruniem, a gdzie my do Torunia jeszcze? Nie mamy jeszcze połowy drogi za nami, a to ciekawe, bo teoretycznie na godzinę pierwszą mamy być już w Sopocie na miejscu. Doba hotelowa zaczyna się nam o 14, ale myślę, że nie będzie problemu z tym, żeby nas wcześniej wpuszczono do hotelu i do pokoju. Oby. Za momencik dosłownie będziemy wjeżdżać na płatną autostradę. No, już tu staliśmy wtedy w korku do bramek. Teoretycznie miała być za kilogram już to płatna? Za kilogram. Boziu. No, widzicie, co stres robisz z człowieka mózgiem? Stres? Gąbkę. Jakubie, cześć. Czemu jesteś złośliwy dla żonki? Tu mamy śliczne widoki. Tu mamy brudną ciężarówkę. I ten odcinek, czyli z tego mostu do... Zobaczycie gdzie. Wtedy jechaliśmy 50 minut czy godzinę. Jakoś tak. Ludzie się wpychali, przepychali. No. A teraz, jak królowie. Na czarnym misiu. Jak staliśmy na stacji, pan na siłę złożył Kuby lusterko, żeby się wsiąść do samochodu. I Kuba stwierdził, że nikt nie ma prawa drapać za łóżkiem jego czarnej misi. O. Tyle ciepła dla samochodu. A z żony to sobie bekę kręci na co dzień. Żona ma więcej pary. Do żony nie pojedziesz nad morze, to może tak się stać, że może być trudno jechać nad morze. Ale słuchaj, możemy kiedyś spróbować, może się uda, kto tam wie. Z bramkami na przyjeździe na autostrady jest teraz o tyle fajnie, że jak sobie zaraz instalujemy aplikację Amber Go, to nie musimy stać. Mamy specjalną bramkę, która nas automatycznie przepuszcza. Zobaczymy, jak to działa i czy zadziała i tym razem. Wtedy pieniążki schodzą nam z konta. Za przejazd jest to 29 zł. Za całą trasę jest to komfortowe. Jest to w miarę niedroga autostrada. Odcinek z Warszawy do Poznania płaciliśmy 80 zł. Więc tutaj było zabolało, bo to jest... 89 może być. Lubicz. To znaczy, że dojeżdżamy do bramek. Dokładnie. O, tu są brameczki. Już je widać. My musimy się szykować, wiesz co, do tej z automatycznym przyjazdem. Chyba tam, gdzie się świeci na zielono. Tam z tamtej strony. One są opisane jako Amber Go. Chwila skupienia i koncentracji. Widzisz coś? Wiesz co? Amber Go to też jest to. Ta jest Amber Go. No jest. No i co? Ona się powinna otworzyć? Powinna się sama otworzyć. A mam brać bilecik czy nie? Nie. Masz sobie po prostu jechać. No i właśnie. I tutaj z jednej strony ciężarówkę, z drugiej duży dostawczak. A my siup. I jeszcze raz siup. I jesteśmy już na prostej. I tak przez wszystkie bramki, które będziemy mieć. A chyba mamy jedynie bramki na wyjeździe, nie? Więc bardzo wygodna i fajna opcja. Gdyby więcej osób o niej wiedziało i ją stosowało, to byłyby mniejsze korki w wysokim sezonie. Jeszcze mamy trochę drogi przed sobą. Szukamy w jakiej stacji? A najpierw musimy radio przyciszyć. Szukamy Orlena. Ostatnio tylko tam się tankujemy. Przerzuciliśmy się z BP. W
filtry od gazu dalej czyściówne. Byłeś już na przeglądzie. A, chyba w takim razie, a, mówię na wyrost, Kuba mówi, że jeszcze nie był na przeglądzie. Wydawało mi się, że już był i że mówił, że filtry czyste. No nic, mamy nadzieję, że będą czyściówne, ale to się okaże. A kiedy teraz masz przegląd gazu? Jak się na niego poszedł. Aha, czyli niebawem. No dobra, słuchajcie, droga bardzo fajna. Trochę deszczyk pada, ale widać, że już są przyjaśnienia na niebie. Jutro ma być pogoda przepiękna, więc świetnie. Muszę pamiętać, że mam sobie kupić czapkę, ale myślę, że jak wyjdę na dwór i poczuję ten zimny wiatr na uszach, to nie da się o tym zapomnieć. Słucham? Bryzę. Nie, bryzy nie będę jadła na śniadanie. Nie wiem, żartuję, z bryndzą mi się skojarzyło i to był taki żenujący żart prowadzącego, no. Śmiej się. Ile zębów ma dentysta? A ile wyrwał? Ha, ha, ha. 100 matologiczne. Aha, 100 matologiczne. To... Okej. Okay. To było zabawne. Co czuł rybak na randce? Rybak na randce. Co czuł rybak na randce? Poczekajcie, muszę się zastanowić. Rybak na randce czuł... Nie wiem. Czuł ości. Aha, czuł ości. Dobra, dawaj dalej. Orelena oczywiście nie znaleźliśmy w międzyczasie, a już wyjeżdżamy. Mamy tutaj bramki wyjazdowe. Znowu korzystamy z bramki Amber Go. Mamy nadzieję, że też pójdzie tak łatwo i szybko jak przy wjeździe. Mogłyby być troszkę większe oznaczenia, nie? No, to jest tak, że już na samym końcu widzisz tą bramkę, jak praktycznie co tam pisze na tym. Ja tego nie widzę. Chyba tam, gdzie ten czerwony tir jedzie za Amber Go. Nie? Tak, chyba tak. I obok niego też jest chyba Amber Go, ale nie, bo jest krzyżyk, nie można tam. Obok tutaj? Nie, tam jest przekreślone Amber Go. Widzisz? Nie, jest przekreślona ten, że nie ma kasy, aha, ale że jest Amber Go. To chcesz się tam wpakować? No właśnie, nie wiem. Spróbujmy, bo to zejdzie. No i pojechali. RRS nas powitało. A raczej pożegnało z autostradą. Fajnie, więc zostało nam 40 km chyba do pokonania. Rzut beretem. Słuchajcie, taki protip, jak tankujecie na przykład na Orlenie, nie wiem jak jest na innych stacjach, to są aplikacje takie jak Orlen Pay. I możecie zapłacić aplikacją. Nie musicie wchodzić do kasy, możecie być bezkontaktowi. Więc to jest protip na podróżowanie w czasach pandemii. Używajcie aplikacji. Dzięki temu raz, że będzie szybciej, dwa, że nie będziecie mieć kontaktu z ludźmi, no. Jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w Sopocie. Villa Baltica. Okolica taka, jak widać, a tam się idzie na plażę i plaża jest tam 30 metrów. Idziemy. Zanim skończymy z porządkiem, który tu jest w pokoju, zaraz, moment, Kuba. Idę, słuchajcie, od razu zaczynamy z od... Niedostosowane do... osób grubych. No, pierwszy raz takie. Wejdź się do środka. A może no. Się też do zewnątrz otwiera, czekaj. Nie. No nie. No, będzie wesoło. Więc pierwszy problem z byciem grubym w tym hotelu. Dzień dobry, ja tak. Jesteśmy na miejscu, robimy szybki room tour. Jak widzicie, zaczęliśmy od prysznica z deszczownicą. A, jest też zwykła słuchawka, super. Toaleta, ładnie wykończona. Jasna łazienka, suszarka jest, ja wziąłam swoją, o.
Całkiem sympatycznie. Jak wygląda pokój? Pokój wygląda tak, jest jedno małe biureczko fajne. Duża szafa, lustrzana. Siedzisko, biurko, przepiękny fotel, strasznie mi się podoba. Duże łóżko, czy wygodne, nie wiem, powiemy jutro. Ręczniki, telewizor. I my mamy... Oj, tak niewiele brakowało, a już wybiło fejla pierwszego. Kuba leżałby. Tu mamy balkon jeszcze, słuchajcie. I mamy widok na morze. O, tam za drzewami. Chyba, a może nie? Chyba tak. Super. Okolica taka. Mamy pokój narożny, więc może być chłodno. Pokój jest klimatyzowany. Drewniane okna. Nie wiem. Nie włączyłam. Czyli na powitanie nam włączyli rozmrażanie wielorybów? Nie, delfinów, no hej. To jest różnica. No i dobrze. Tu mamy termostat i możemy ustawiać temperaturę. O, zaraz będzie cieplej. Gdzie jest moja kurka? Detale bardzo fajne. U mnie w torebce. Torebka jest tu, weź sobie. Detale bardzo ładne. Obrazki. Z Sopotu. Fajnie. Myślę, że spokój. Spokój, spokój. 100% się bije. 100%. Obstawiam, jeszcze dzisiaj to zrobisz. Ja? Ty. Nie. To ty jesteś mistrzem bijaki. Nie, nie, nie. To ty. Dobra, słuchajcie. Na godzinę 15 mamy zamówione jedzenie ze zniczką. Jeszcze nie mamy zamówionego, ale usiądę za chwilkę, przybiorę się i wam wszystko opowiem, jak można zjeść tanio na wyjeździe. Kolejny protip w wyjazdach pandemicznych. Jak widzicie, w pokoju nie musimy być w maseczce, co jest zupełnie naturalne. Pokoje są odkażane po każdym gościu, ale nie o tym chciałam wam teraz opowiedzieć. Chciałam wam powiedzieć o aplikacji FineBind. Jest to aplikacja, dzięki której w czasach przed pandemią, jak to dziwnie brzmi, można było dokonać rezerwacji restauracji z 50% zniżką. Nie powiedziałam wam o najważniejszym. Musicie dodać recenzję swojego jedzonka. W tej chwili w związku z tym, że restauracje są pozamykane, możemy zrobić zamówienie na wynos ze zniżką taką samą jak przy rezerwacji na miejscu. Bardzo fajna opcja, pozwala tanio podróżować i tanio żyć. Oczywiście nie we wszystkich miastach w Polsce jest możliwość zamówienia takiego jedzonka z taką zniżką, ale jest to Warszawa, jest to Kraków, jeszcze jest to Sopot, Gdynia, Gdańsk. Chyba są to również Katowice, ale tutaj nie jestem przekonana, na pewno jest to również Łódź. Więc jeżeli jesteście z któregoś z tych miast, to w opisie na dole znajdziecie link do możliwości pobrania aplikacji, ewentualnej rejestracji. Zachęcam, można taniej. Zaraz pójdziemy do restauracji, w której my robiliśmy tym razem rezerwację. Za chwilę się zbieramy, bo idziemy załatwić jedną rzecz. Trochę popracowałam, bo praca zdalna jest z tym związana, że trzeba pracować wszędzie. I to umożliwia również podróżowanie w tych czasach. Pracownicy, którzy pracują zdalnie, mają prawo korzystać z hoteli. Wystarczy napisać oświadczenie, że jesteście pracownikami zdalnymi i wasza podróż jest podróżą służbową. Podpowiem wam, że to jest o tyle fajny czas na podróżowanie, że są duże zniżki w hotelach. Oczywiście trzeba unikać ludzi i wystrzegać się choroby jak diabeł święconej wody.
Ale się da, słuchajcie, no, ograniczyć kontakt z ludźmi. My oczywiście, jak widzicie, staramy się odkażać, pewnie tego nie widzicie, bo nie pokazuję wam, jak się odkażamy. Odkażamy się bardzo często, to po pierwsze. Po drugie, staramy się mieć jak najmniej kontaktu z ludźmi. Tam, gdzie możemy zapłacić zdalnie, tam płacimy zdalnie, bezgotówkowo. Uważamy, jak możemy. Nie chcemy też, żeby cała pandemia troszeczkę nas sparaliżowała, do tego to wszystko zmierza. Dlatego korzystamy chociaż odrobinę z życia, jak się da, w tym trudnym czasie. No. Dosłownie na moment lecimy na plażę, zobaczyć, jak jest bardzo zimno, żebym widziała, jak mam się ubierać. Wzięłam oczywiście ciepłą kurtkę, czapki nie. I oto jest pytanie, czy ja ją muszę dokupić, czy nie jest to konieczna konieczność? Kuba wziął chyba nawet kominiarkę, nie? Zobacz, jaki ładny budynek. Nie. Czy to jest kościół? Nie. Tu mamy restaurację hotelową, menu jesienne. Jak to wygląda z tej strony? Restauracja Bałtika zaprasza. I tu mamy już plażę. Idziemy, zobaczymy, jak bardzo w czarnej, nie powiem, gdzie jestem. O, zobacz, jest tawerna też jakaś otwarta. Jakbyśmy chcieli coś sobie popsnąć. No. Wejście numer 31, Sopot. O, jak fajnie, nie ma ludzi. Witaj, morze. Ja też, ale może za chwilę się okaże, że wieje, jak wejdziemy głębiej. Latarni Kubuś nie ma. Zauważyłeś, że w ogóle nogi nie zakopują kwiatów? Tak, bo jest mokry. Dobra, trochę powiewa. Zadowolony? Tak, to jest sopockie molo. To duże, czarne, to mewa. O, centralnie, na środku. Fajnie, ale czapka i rękawiczki się przydadzą, chociaż nie jest jakoś super zimno. Spodziewałem się, że będzie dużo. No ja też. Tu mamy kutry. Dobra. Wydaje mi się, że w lecie, jak byliśmy, było zimno. Zdecydowanie. Ja nie wiem, czy słyszycie, co Kuba mówiła. Oczywiście mikrofony wzięłam, a nie podpięłam nas. Ale fajowo. Tutaj mamy buksę, nie wygląda najlepiej, ale będzie na pewno bardzo smacznie. Sałatka i frytki. Czas na wieczorny spacer, tylko oczywiście zmienię kurtałkę, bo w tej będzie mi zimno. Jest ta torebunia, o której wam mówiłam. Są sarenki. Będę uhasać po plaży w Sopocie. Możesz zadowolony z wyjazdu? Z wyjazdu chyba tak, ale nie do końca z burgera. Zawiódł nas trochę, był smaczniejszy. Cóż, słuchajcie, nocne filmy to chyba nie jest domena mojego telefonu. Tutaj widzimy oświetlone molo w Sopocie. Te kropeczki. No to statek. A tu mamy, w mojej opinii, Gdańsk.
Doszliśmy do Wolo. Tu jest wejście za nami. Bardzo przyjemny spacer. Myślę, że tą samą trasą będziemy chyba wracać, nie? Za nami morze. I przyjemnie się spaceruje. Bardzo. Czuć ten specyficzny zapach. Ja podejrzewam, że to jest chyba algi. Ty jak coś powiesz, podejrzewam, że to są algi. No i z mojego punktu widzenia jest to przyjemne w odbiorze, ale wiem, że nie każdy preferuje takie nuty zapachowe. To idziemy dalej w miasto, spacerkiem. I tu mamy wejście na plażę numer 23. Sporo jak spaceru jesteśmy na deptaku, jak widzę, jest już jakaś świąteczna iluminacja. Trochę wcześniej, w Warszawie to chyba ogół 6 grudnia się zaczyna. Ale idziemy oglądać, zobaczymy co tutaj mamy ciekawego. Jesteśmy na deptaku w Sopocie, iluminacja w pełni, a Kuba dobrą rzecz podpowiedział, że przy tych wszystkich naszych świątecznych choinkach powinien być ładny, rozświetlony napis, w jakim mieście jesteśmy. Miałoby to swój urok. W Rosmanie kupiłam odżywkę proteinową, która ma dobrze robić nas włosy. Tę firmę mocno polecała Patricia i powiem szczerze, że jej opinia mnie przekonała do zakupu. I szampon z innej firmy urzekła mnie etykieta do włosów oczywiście przetłuszczających się. Zobaczymy jak zadziała. Idę zaraz pod wannę. Idę pod prysznic. Kochani, zmęczeni jesteśmy. To przynajmniej ja. Kuba chyba nie śmiga jak sarenka po tym Sopocie. Pokój nam się niesamowicie podoba. Jest bardzo klimatyczny i duży. Ceny w hotelu w tej chwili nie są jakieś porywające, ponieważ za dobę płacimy 209 zł ze śniadaniem. Natomiast w sezonie nie jest tanio. Więc korzystamy z tego, że nie ma sezonu na plaży, nie ma ludzi, jest przyjemnie, cicho, słychać szum fal. Idealne imieniny. No, idę do wanny. Co? Której nie masz w pokoju. Której nie mam w pokoju. Idę pod prysznic znowu. Kuba insynuuje, że idę w takim razie do sąsiada. Są pokoje z wannami również, ale jednak pozwolę sobie się wypłuskać w naszym. No, jak wyjdę, to się jeszcze odezwę. Zobaczymy, jak te kosmetyki do włosów działają. Bo słyszałam naprawdę bardzo dobre rekomendacje o tej odżywce. I może na te moje kłaczorki, opowiem wam, że dzisiaj są tak dziwnie trudne do ułożenia. Są suche, przyklapnięte od skóry. O, same problemy z nimi, aczkolwiek i kolor, i długość jest na razie całkiem spoko. A to zeżarła mi maseczka.
pomyślałem, za późno zrobiłem. Ciało nie nadążyło za myślami. Taki lotny w tych myślach jesteś? Poczekaj, nie gasz, jeszcze dogram w zakończenie. Kochani... Serio zapełniłaś cały śmietnik już? No. Okej. Kochani, kończymy dzisiejszego vloga. Standardowo, jeżeli dotrwaliście do teraz, zostawiamy serduszko w komentarzu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za życzenia, które mi składaliście w ciągu dnia. To bardzo, bardzo, bardzo miłe. Jutro kolejny dzień. Jutro, słuchajcie, będę robiła film Mierzymy z Karko sukienki na święta. Nie tylko sukienki. Czy ty siadłeś w głowę drzwiami? Nie. Mam tutaj, słuchajcie, widok na mojego męża, który dziwne rzeczy robi, więc już nie będziemy się przedłużać. Życzę dobranoc. Pa!